Witajcie, drogie światusy. Dzisiaj mamy specjalny odcinek, którego sami się nie spodziewaliśmy. Jest to w zasadzie drugi wywiad na naszym kanale, a tak naprawdę pierwszy z serii, którą chcieliśmy zapoczątkować. Zapraszamy do oglądania. Jak zapowiedzieliśmy Wam kilka miesięcy temu, że chcemy robić wywiady, to ja się nigdy nie spodziewałam, że właśnie taki pierwszy prawdziwy wywiad będzie właśnie z tymi osobami tutaj, bo to jest moja mama i mój tata. Tak. No właśnie, chcieliśmy porozmawiać o tym, co to się stało, że oni tutaj są i z nami rozmawiają. Posłuchajcie tej rozmowy, którą teraz przeprowadzimy. Dzień dobry. Cześć, na imię mam Grzegorz. To moja żona Renata. Od 2000... Kiedy? Nie chodzimy już? 18. 19. 17. 17 roku 17. Przestaliśmy chodzić na zebrania. Od września. Byliśmy bardzo przykładną rodziną. Z wieloma osobami się przyjaźniliśmy, bawiliśmy się, działaliśmy. Były też momenty, że z tymi osobami też przeżywaliśmy jakieś smutne chwile. I jak przestaliśmy chodzić na zebrania, to pewnie wiele osób zastanawiało się, co się tak naprawdę stało. Ja widziałem te pytania w oczach. Dlaczego? No wtedy nie mogłem, nie chciałem. Dzisiaj jest... Jest męstwo i ochota, jest, żeby powiedzieć. Jest, bo po co? Bo już psychicznie jakby dojrzałem do tego i emocjonalnie się uspokoiłem pod tym względem. Wtedy były trochę pewne... Trudności. Opory. Opory, no. Mhm. Ale dlaczego, no właśnie, żeby to zrozumieć, dlaczego ja? Bo facet to wiadomo, chyba inaczej myśli jak kobieta, to tutaj ja bardziej logicznie tak chciałem do tego podejść, co na to wpłynęło, to trzeba by się cofnąć do roku 1988, wtedy jako 18-latek. No, zetknąłem się ze Świadkami Jehowy, zacząłem studiować taką fajną książkę, wtedy studiowali Świadkowie Jehowy. A to ona była taka do studium, taka podstawowa? Tak, to była podstawa. Ja nie pamiętam, my chyba nie studiowaliśmy. Że książkę oczywiście z nami... jesteście, nie wiem na czym wy wychowani byliście akurat. Na wiedzy. Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego. No, będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. No i tutaj... Był taki ciekawy rozdział, a może Sarę poproszę, bo kurczę, ja to znam słabym. No, co tam? Tak wpajano nam wtedy w 88 roku. Mówię. Czyli to był fragment, który sprawił, że uwierzyłeś? Czy wierzyć, to wiadomo, co złapało człowieka, bo na początku są piękne obrazki i jest wspaniała perspektywa życia. No i tutaj dlaczego należało spinać pośladki, o tak można powiedzieć. Czyli ten ósmy tutaj, tak? Tak, tak. Po zwróceniu uwagi na liczne wydarzenia, które miały znamionować okres następujący po roku 1914, Jezus powiedział: to pokolenie żadną miarą nie przeminie, aż się wszystko to wydarzy, włącznie z końcem tego systemu. Które pokolenie miał na myśli? Pokolenie, które już żyło w roku 1914. Żyjący jeszcze członkowie tego pokolenia są już bardzo starzy, a przecież przynajmniej niektórzy z nich mają jeszcze żyć, gdy ten zły system się skończy. Możemy więc być pewni, że wkrótce nastąpi w Armagedonie koniec wszelkiego zła i wszystkich złych ludzi. No właśnie, to w 88 roku taką wiedzę pochłaniałem. Minęło ile lat? No, ponad 30. Ale nie, w międzyczasie w różnych publikacjach cały czas było przypominane, nie wiem, czy jakbyś tu jeszcze mogła, taka była stopka redakcyjna, przebudźcie się. Ona przez wiele lat... A, faktycznie jest, dobra. Cel tego czasopisma, przebudźcie się, służy pożytkowi całej rodziny, wskazuje, jak można się uporać z dzisiejszymi problemami, podaje wiadomości, opowiada ludzie z innych krajów, a, dobra. Co najważniejsze, czasopismo to umacnia zaufanie do danej przez Stwórcę obietnicy, że zanim przeminie pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914, nastanie nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo. To nie wiedziałam o tym, że takie coś było. To się ukazywało bodajże chyba do 1995 w tej stopce redakcyjnej. Widziałeś o tym? Tak, ja wiedziałem. W ogóle tak celem wyjaśnienia, bo nie wszyscy w ogóle kojarzą, o czym tu mówimy, to pokolenie
o co chodzi? Możesz wyjaśnić? A to może właśnie tutaj to pokazać? Ja tutaj to będę wyświetlał te fragmenty na ekranie, natomiast jakby to jest jedna z podstawowych nauk Świadków Jehowy. No tak, cała doktryna opiera się na roku 1914 i że wkrótce nastąpi koniec. XX wiek to w ogóle obfitował w takie... No można powiedzieć, wkrótce nastąpi... Tak, no wszyscy żyli w tamtym czasie przynajmniej z taką nadzieją, że zaraz będzie koniec. Zresztą świadkowie wielokrotnie przepowiadali ten obiecany koniec, a pokolenie, czyli ludzie, którzy pamiętali rok 1914, oni mieli być jeszcze na ziemi, kiedy przyjdzie Armagedon. No tak właśnie miało być. No jeszcze w międzyczasie pojawiały się takie hasła z XX wieku. One się... Miliony żyjących obecnie nigdy nie umrą. No takie były hasła cały czas. Ja w takim duchu byłem wychowywany. Trzeba było spinać pośladki. No w międzyczasie poznaliśmy się i w 1990 roku wzięliśmy ślub. 3 miesiące wcześniej ja się ochrzciłam i należałam do tej grupy osób, które właśnie tak chłonęły, można powiedzieć, te wszystkie wiadomości, które były w książkach, między innymi w tej książce Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. W ogóle wtedy jakieś chyba dużo osób, mam wrażenie, tak, że większy boom był na Świadkiem. Był, tak, no bo już wtedy dużo młodzieży poznawało też... To też troszkę było związane ze zmianą ustrojową, która w tym czasie następowała. No i też jasno powiedziane, słuchaj, tu naprawdę masz jasno powiedziane, nie tak jak teraz w tych nowych czasopismach, że to będzie... Już wkrótce. Wkrótce, ale nie wiesz kiedy, ale tu miałeś wyraźnie powiedziane, no ile mogą żyć ci pamiętający 1914 rok? No właśnie, ile mogą. Tak. Znaczy w ogóle ten 1914 rok, to on jest związany z tym, o czym ja mówiłem w naszej historii, z tym 607 rokiem, bo... datą zburzenia Jerozolimy, bo z tego to było obliczone. Że o centryfudze od śmietany nie wspomnę. Tak, ale sam ten 607 rok był taką kluczową datą dla świadków. W zasadzie nadal jest, ponieważ według tego obliczyli ten 1914, ale już tą wyższą matematykę tu się chyba nie będziemy wdawać, bo myślę, że nawet nie każdy świadek byłby w stanie to wytłumaczyć. No, ale to tak, jeszcze z naszej historii to... Z naszej historii akurat... Tak sobie pomyślałam, że mogę o tym powiedzieć, że należałam do tych osób, które jak poznają prawdę, to przeważnie mają jakieś rozterki, jakieś problemy, czy to rodzinne, czy osobiste. I ja właśnie byłam po takich różnych swoich własnych problemach, nie będę tu o nich mówić, bo nie o to chodzi. No i dlatego po prostu potrzebowałam wsparcia. Między innymi poznałam Grzegorza w tym czasie. No może powiemy, jak się fajnie poznaliśmy, nie? Bo to chyba podziękowania dla szwagierki. Nie wiem, czy pamięta, ale wtedy byliśmy umówieni na głoszenie, ja akurat z szwagierką, a dziewczyny, nie wiem, czy to przypadek, czy zakombinowały, już teraz nie wnikam, no ale... Zamieniły pary po prostu. No i zamieniły, no i zaiskrzyło i... Tak, buchnęło uczucie i tak już 30 lat. I tak, jak to... W filmie było ten, zrobimy sobie wnuka, miłość po grób. Miłość po grób. Ale dobrze, wracając do tego, no co w sumie co się stało. No i my tak sobie jako przykładna rodzina żyliśmy, spłodziliśmy Sarę, owoc miłości, później był Tymek. Tak? Imiona biblijne, więc nadal byli bardzo uduchowieni. Grzegorz był starszym zboru. No, dwa razy. Dwa razy. Ale ten, no w sumie w tamtym czasie to nie było być łatwo świadkiem, w sensie, że trzeba dużo było pokonywać na pieszo. Naprawdę trzeba było spinać pośladki, a ja to mówię. Szybko z pracy do domu, dzieci zapakować. I na zebranie. I nie mieliśmy jeszcze samochodów. Bo wtedy. My się staraliśmy, żeby dzieci zawsze były. Na zebraniach. To było sporo poświęceń. No zresztą my ze swojej perspektywy też patrzymy, że się musieliśmy poświęcać. No tak, ale to i tak. Ale to... tutaj mamy przykład tego, że wcześniej troszkę inaczej te poświęcenia wyglądały. No inaczej właśnie. No i tak sobie żyliśmy, nawet w pewnym momencie tam te światła się troszeczkę zmieniały, my tak zawsze chyba sobie powtarzaliśmy, że czekamy, ufamy i tak dalej Jehowie, że... Pionierujemy czasami. Sami, tak, ale znaczy nie, w pewnym momencie coś się trzepnęło, coś uderzyło takiego, coś co się wydarzyło chyba pod koniec 2016 roku, wtedy była studiowana ta książka na zebraniu Królestwo Boże. Panuje. I wtedy
był nowe światło, jeśli chodzi o pokolenie się. Które wcześniej zmieniało się też wielokrotnie. Ale może bym na to nie... Była ciekawa sytuacja, bo Grzegorz obsługiwał nagłośnienie, a ja siedziałam obok żony starszego, pionierki, bardzo uduchowionej. I nagle po cichutku mówię, że nie rozumiem tego. Znaczy, no nie tak po cichutku, bo... To tak, że ona usłyszała, że nic z tego nie rozumie, a ona na mnie... Jak ty tego możesz nie rozumieć? Ale to może przeczyta, może Sarę też poprosiłem, żeby przeczytała, czego ty tak naprawdę nie zrozumiałaś. Znowu 18, dobra. Jak zatem rozumieć słowa Jezusa o tym pokoleniu? Czyli tu może przypomnieć, że wcześniej to pokolenie to miało być... To 1914 które roku. Pamiętam. Ja pamiętam. Rok 20 miało się to wszystko fajnie zakończyć, bo nawet chyba było kiedyś w czasopiśmie, tak, że w XX wieku miało być, to nawet można tam podlinkować gdzieś. To... Tak, to jest to, my wspomnieliśmy to w jednym z odcinków o... Co przetłumaczyli. Tak, że w ogóle później zmieniono, bo nie wiem, czy widzicie tutaj, Grzegorz ma taką... Przebudźcie się oprawione u introligatora. Samodzielnie oprawiałeś to, no nie? To jest akurat z nadarzyna. Aha, zamawiane. Ale można było sobie to oprawiać samodzielnie albo też zamawiać. I tutaj zbierałeś takie publikacje, żeby mieć swój... Przez cały rok? Tak, żeby mieć w biblioteczce. I to czasopismo, o którym ty nawiązujesz, mówiło wprost, też może wyświetlę, że to dzieło głoszenia zakończy się w XX wieku, no nie? Taka. I w języku polskim nie dopuszczono się fałszerstwa, ale po angielsku zmieniono to w tym tomie wydanym później, które można było zamówić, na że zakończy się za naszych dni. W sumie też wielu ludzi w organizacji świadków żyło w takim przeświadczeniu, że w XX wieku będzie koniec. Ale nie przyszedł. No ale wracając tutaj, bo coś takiego przeczytałem. Więc zmienili tu coś. Jak zatem rozumieć słowa Jezusa o tym pokoleniu? Składa się ono z dwóch zazębiających się grup pomazańców. Tych, którzy oglądali początki spełnienia się znaku w roku 1914 oraz tych, którzy będąc już namaszczeni przez jakiś czas żyli jednocześnie z tą pierwszą grupą. Przynajmniej niektórzy z drugiej grupy pomazańców doczekają początku nadchodzącego wielkiego ucisku. Chrześcijanie z tych dwóch grup tworzą jedno pokolenie, ponieważ jako pomazańcy przez pewien czas żyli jednocześnie. Tutaj później znowu wniosek był wyciągnięty, że już wkrótce nadejdzie koniec, czyli powtarza się historia z tego. Ale ciebie trzepnęło to, że to zazębiające pokolenie, nie załapałeś, o co chodzi, tak? Nadal właściwie nie rozumiem tego. Znaczy... Nie, no to jest tak, to jest moja mama urodzona w roku 1968, która pamięta rok 1968. Ja się urodziłam w roku 1991, ale jak się złapiemy za ręce, to obie jesteśmy tym samym pokoleniem pamiętającym rok 68. Czyli to... Znaczy z czasem tu pojawiło się w innych publikacjach, ale my już wtedy nie chodziliśmy, bo to w Służbie Królestwa się pojawił wykres taki. I na broadcastingu i on, telewizji i tak, ukazał się tam niby tak, to wszystko miało być logiczne, wytłumaczone. Ja akurat tak patrząc na to, no tam pojawił się też jeden z członków, na tym wykresie członek ciała kierowniczego Franc. On jakby odgrywa kluczową rolę w tym zazębiającym się pokoleniu. Będziesz miał okazję, to pokaż ten wykres. No i ja tego nie rozumiałem. Patrzyłem tak na salę, to wszyscy jakby... Ktoś charyzmatyczny to przedstawił, to pewnie by wstali i owację mu dali. No i ja pamiętam to zebranie, no nie? I ja generalnie, ja technicznie rozumiem to, o co tu chodzi, znaczy, tylko to nie ma sensu, bo... Co ciekawe, że wiele osób czasami powtarza te zdania, tak troszeczkę przeczyta albo bezmyślnie je powtarza i przytakuje, ale gdyby się porozmawiało tak twarz w twarzy, można powiedzieć, to nic z tego nie rozumieją. Nie umieją wytłumaczyć. No właśnie do tego chciałam nawiązać, bo jeśli kiedyś, no ja potrafiłem na przykład tamtą naukę, co ją studiowałem, idąc na głoszenie z samą Biblią, potrafiłem w jakiś sposób ludziom to wyjaśnić, wytłumaczyć, że to jest tam, człowiek żyje 80, 90, 70, 80 lat według Biblii, od 1914, jakbyśmy tak dodali, no to tak wychodzi, że no logiczne się to wydawało. Teraz... Powiem tak, konia z rzędem temu, kto wytłumaczy ten wykres, co tam może pokażesz kiedyś na tym. Tak, no ale Splane bardzo ładnie wyjaśnił, no nie? No tak, ale czy potrafi, jak w tym wszystkim w Biblii uwzględnić tego Franca, który tam się pojawia, prawda? Tego czy członka ciała kierowniczego. Tak więc w tym momencie ja osobiście uznałem, że no, poczułem dyskomfort, można powiedzieć moralny, żeby mówić ludziom o czymś,
co uważam, że stało się taką bańką mydlaną, bo nie ma sensu, po prostu to straciło sens. I ja przestałem w to po prostu wierzyć, bo wydaje mi się, że tutaj ciało kierownicze zaczyna dorabiać konia do Homonta, a nie odwrotnie. No tak to wychodzi. No, tak. W tym momencie po prostu szliśmy jeszcze siłą chyba rozpędu troszeczkę. Znaczy, ja byłam w 2017 roku, we wrześniu byłam na ostatnim zebraniu. Pewna siostra miała punkt i byłam do pomocy i dlatego poszło, byłam na tym zebraniu, no bo ona chciała, nie chciałam jej przyprości robić. A później to było już ostatnie, nawet ona przyjechała po mnie, zabrała i pojechałyśmy razem. Grzegorz troszeczkę tam wcześniej może. Chyba nie byliśmy na kongresie wtedy. No na kongresie, na pamiątki już przestaliśmy chodzić i... No siłą rozpędu człowiek, znaczy na pewno ja odchorowałem to bardzo, no bo jeżeli facetowi wali się ideologia, nie wiem, jakieś ideały, bo to tak można powiedzieć, jako młody człowiek coś poznał i w to mocno uwierzył, a nagle tutaj ja czuję się oszukany, mówiąc szczerze, tak? Bo ktoś po prostu jeszcze mówi... Wykorzystał twoje najlepsze siły życiowe, nie? W pewien sposób. Bo kiedy zostawałeś świadkiem, to ile miałeś lat? No, załóżmy 18-19, tak? W 88 brałem przez trzeba szybko odejmować, mam 50... 19. 19 lat, no. Czyli od 19 roku życia do wieku, w jakim jesteś, 50 lat? No działało się, tak? Znaczy, no załóżmy do tego 2017, nie? A jeszcze jako ciekawostkę powiemy, że byliśmy na otwarciu sali w Ursusie z drugim małżeństwem, zaproszeni, gdy brat Jaracz, Teodor Jaracz był na otwarciu tej sali zgromadzeń. No nie, i my byliśmy zaproszeni. No nie mów, że ręki później nie myłaś przez tydzień. Jak byłam. Ale byliśmy, witaliśmy się, nie mamy z nim zdjęcia, ale zdjęcia z samego zgromadzenia, z tego otwarcia mamy. Miała na imię, ciekawe imię miała, kurczę. Ja nie pamiętam. Nie wiem, ale to prawdziwego celebryty normalnie. Nie, czy brata króla poznaliście? Brata króla. No, poznaliśmy. No. Tak, bo brata króla w takim sensie, bo świadkowie uważają, że to ciało kierownicze to są ci, którzy będą rządzić z Jezusem w niebie. Więc jeden z tych członków to jest jego brat. W tej chwili nieżyjący jest. No, nieżyjący. Czyli to pokolenie przeminęło no w tak, tym momencie. No bo w tym momencie mamy XXI wiek. Ludzie, którzy nigdy mieli nie umrzeć, umarli. Pokolenie, które miało dożyć, nie żyje. Ale nadal jest taki trend, dokręcanie śruby, trend już wkrótce. I co ciekawe, ciągle mówione jest, że nowe światło jest i nowe nauki są wprowadzane. Nowe światło i nowe nauki. Nowe światło i ciągle nowa informacja o roku 1900. Znaczy nie, teraz chyba o 1914 już nie mówi się, bo... No właśnie, dlaczego się nie mówi? Bo chyba się przejechali troszeczkę na tym. Nawet strażnicy chyba już... To był styczeń czy luty 2017, takie bardzo nowe słowa powstały z ciała kierowniczego, że niewolnik wierny nie jest... Nieomylny. Nie, jak to było tam? Nic innego. Nienatchniony tak, jest. Natchniony, a nie. Nie, jak tak to zdanie było takie... No ty to mówiłeś, Edwin. Możesz to sobie tam mówić. Że jest nieomylny, tak? Znaczy, nie jest nieomylny i może popełniać błędy doktrynalne. Tak. No właśnie. Tam nie wiem, wtedy na zebraniu akurat byliśmy jeszcze, bo to w lutym chyba było. To nie wiem, czy ktoś w ogóle załapał, jak to sprytnie zdanie zostało skonstruowane, że tak naprawdę to tam powiedziano, że niewolnik jest omylny. Czyli może się po prostu pomylić, chociażby w wykładaniu takich nauk. Nauk, tak. I możliwe, ja tak przypuszczam, że za parę lat coś będzie znowu... Że przygotowują się do dużej zmiany. No tak, bo to tak nie jest, bo jak tutaj chcieli zmienić, to nie tak, że od razu zmienili. Powolutku. Żeby teraz też pewnie będzie powolu. Mniejszy szok, nie? Mniejszy szok. No tam ktoś nad tym mocno myśli, żeby jednak ludzi nie szokować, a jednak utrzymać ich w jakimś napięciu, nie? Bo chodzi cały czas, żeby działali mocno. Tak, żeby ludzie żyli w takiej świadomości, że za chwilę koniec przyjdzie jest. Armagedon. Bo to słowo wkrótce, już blisko, blisko, cały czas jest powtarzane jak refren w piosence. To jest... Że być może to jest ostatnia pamiątka, na której jesteśmy. Możliwe, no. No ale tak. Idziecie na pamiątkę? Nie, żartuję, nie idziemy. Ale no, też, no jak? Chociaż to święto to było takie czasami bardzo uroczyste. Zależy kto to poprowadził po prostu. No to niekiedy, no nie można powiedzieć, że nie było ciekawych słów. No. Jak wtedy się na przykład bardzo się w to wierzyło, to wiadomo, że też się było poruszone. Mi też tam nieraz łza poleciała nawet.
No w sumie tak, no. Ale też taki zarzut może tam teraz, nie wiem, czy to będą akurat... Postaramy się wysłać SMS-a wszystkim naszym z telefonu, żeby podlinkować ten materiał. Może też taki zarzut powstanie, no co, służyliście dla daty? No właśnie, to chciałem zapytać. No nie służyliśmy, znaczy w zasadzie to tak, to cała doktryna, nawet jakby nie patrzeć, jest oparta na dacie, tak? I wszystko wiąże... Ale wiele osób służy właściwie dla daty, bo to oni tak nie oficjalnie może nie powiedzą, że służą dla daty, ale pamiętamy osoby, które już nie żyją, a na przykład cały czas rok 2000, gdy miał nastać, później 2000, nawet 12, to myślały o tym, że wtedy już będzie koniec. No cały czas... I te osoby nie żyją, a głęboko w to wierzyły. Czyli jest to nakręcanie, czyli najpierw i łapie się ludzi jak? Na, może jakąś ilustrację pokażemy? Na miód się łapie ludzi. Jest to jakaś ładna ilustracja. No właśnie, wszystko zaczyna się... Od tej ilustracji na głoszeniu. No tak, no bo kto by nie chciał żyć w pięknym otoczeniu, z rodziną, bez chorób, czyli zobaczyć bliskich. Tak, odwoływanie się do tych potrzeb człowieka, tych podstawowych, bo pragniemy tego tak naprawdę. Z czasem dowiadujesz się, że to jest bardzo blisko. Wszystko... że to już koniec niedługo jest. Warunek jeden, masz być posłuszny, tak? Bogu. Ale z czasem dowiaduje się, że tak naprawdę masz być posłuszny... Organizacji. I o tym właśnie tam później może jeszcze coś wspomnimy. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że mnie bardzo poruszyła ostatnim okresie czasu. Mówi się często o przyjaźni. I często się wspiera osoby, którym się coś w życiu dzieje, czy to choroba, czy jakieś problemy rodzinne, czy sprawa osoby wykluczonej w rodzinie i tak dalej. Zawsze się mówi o tym, że się wspiera. I muszę powiedzieć o tym, że ja właściwie dzisiaj chciałam na to zwrócić uwagę, że tej przyjaźni jest jak na lekarstwo. Można powiedzieć jak krople na lekarstwo nawet. Bo z tych wszystkich osób, które znaliśmy, to ja mam... kontakt z dwiema osobami. Do dzisiaj. Do dzisiaj. Systematycznie sobie SMS-ujemy. Można powiedzieć, że do dzisiaj, bo ten kontakt się skończy. Starsi, zero kontaktu. Zero wsparcia wtedy, kiedy Sara była chora. Grzegorz jest chory od 7 lat. Też można powiedzieć, że w ostatnim czasie w ogóle zero jakiegoś kontaktu. Nawet jak leżał rok temu w szpitalu. I mnie, dla mnie przyjaciel to jest osoba, która... jest przy mnie, na dobre i na złe, któremu się zwierzam. Moim przyjacielem jest, ja najbliższym traktuję mojego męża. Zawsze o sobie wszystko wiemy, o wszystkim sobie mówimy. Ale właśnie tylko te dwie osoby, zwłaszcza ten jeden mężczyzna, jak on będzie to oglądał, ja nie mogę powiedzieć jego imienia, ale pozdrawiamy. Ale pozdrawiamy go bardzo serdecznie i on zawsze oferował swoją pomoc. Gdyby się cokolwiek działo, to żebyśmy... Troszeczkę mnie emocje może ponoszą, ale zawsze ta osoba no takim ogólnym wsparciem była. Kiedyś też starałam się w jakiś sposób tam może im pomóc. Jeżeli to tyle razy już mi dziękowali za to, że więc na pewno no jako... No właśnie, jak będą, tak będą, dobrze, wiedzieli, będą dlatego... wiedzieli o kogo chodzi, tak? Ale zwłaszcza właśnie mówię, i będzie pewnie zaskoczeniem to, co powiemy teraz, co Grzegorz, o czym Grzegorz mówił, ale a inne osoby, z którymi przyjaźniliśmy się 20 lat, więcej, zero kontaktu. Przechodzimy w sklepie, głowa spuszczona, nie odzywają się. Przechodzimy przez pasy, stoimy, głowa spuszczona, nie odzywają się. My nie jesteśmy jeszcze wykluczeni, nie odłączyliśmy się, tylko nasze dzieci. Zero wsparcia, zero czegokolwiek, jakiejkolwiek informacji. Mamy tylko jeszcze takiego przyjaciela daleko stąd, z którym też telefonicznie, no bo odległość nas dzieli, z którym rozmawiamy, ale on też ma tam swoje życie, swoje problemy. Więc po prostu dla mnie przyjaźń to jest w organizacji taka trochę warunkowa, tak to bym określiła. Pod warunkiem, że będę robiła jak oni, to będę dla nich przyjacielem. Jak nie będę robiła, nie będę grała w te dudki, to wtedy nie będę przyjacielem. I to jest właśnie bolesne. No, taka... Może widzom naszym, którzy nie są świadkami, trochę przypomnę,
że to właśnie brak kontaktu dotyczy przede wszystkim osób wykluczonych lub które oficjalnie odeszły, tak jak my zrobiliśmy, a moi rodzice przez ostatnie 3 lata nadal technicznie byli w zborze, co tam do 2017 pojawiali się na sali. W żaden sposób jakby nie zasłużyli na ten brak kontaktu, nawet biorąc pod uwagę zasady organizacji. Zdali znaczy, sobie sami. Znaczy zasłużyli, bo ogólna linia nauki jest taka, że jak ktoś nie chodzi na zebrania, jak przestaliśmy, to my stajemy się słabi duchowo, jesteśmy nieodpowiedni. Tak, ale złym to nieodpowiednim, bo jesteście tam nieczynni i tak dalej, ale kontakt jako taki nadal mają prawo mieć z wami kontakt. To jest jakby ich decyzja, że uznali was za niegodnych, ale, nie? Znaczy, tak to nie wiem, na którymś tam w telewizji ten broadcasting powiedział któryś, że zwłoki duchowe. Znaczy to już jak się bardzo, ale że gorączka, nie? A trzeba z gorączką... No uważaj, żeby się nie zarazić. A myślałam, że trzeba pomóc takim osobom. Znaczy na początku to tam wiadomo, że tylko próbować to nie wiem, czy próbowali, czy nie. Nie no, no właśnie. Właśnie bo... Ja myślę, że bardziej chodzi o kontrolę, jeśli chodzi o starszych, nie? Bo jeśli... Tutaj ja tak teraz patrzę z perspektywy. Zasada jest taka, jeśli nawet masz wątpliwości, jak nie mówisz, to jest dobrze. Jakbyś chciał z kimś o tym powiedzieć, no to licz się, że będziesz miał wjazd na chatę i... No i co, miałeś taki wjazd? Tak, kiedyś z kimś tam się rozmawiałem o pedofilii w Australii. Później nawet starszego zapytałem innego, jakie są obecnie procedury, bo ja wtedy byłem tylko sługą pomocniczym. I za chwilę z obwodowym, akurat była obsługa, miałem rozmowy tutaj. Mieliśmy. I pamiętasz, co ci powiedział szczególnego obwodowy? Obwodowy co powiedział? Bo ja się spytałem, czy można zgłosić na policję, to zapytał mnie, dlaczego o to pytam. No pytam, no dlatego pytam, nie? No, oczywiście, że można, bo w publikacjach tak pisze. No i wszystko się wyjaśniało. Ale wiemy, jak to było, tak jak jest naprawdę, nie? Że dzisiaj starsi przede wszystkim muszą skontaktować się z biurem oddziału, że nie mogą podjąć sami decyzji. No, to takie tam niuanse jakieś wyszły. A mi się przypomina to, jak tą historię kiedyś opowiadałeś, jak zachęcał cię do poszukiwania szukania w odpowiednich źródłach. A to później to na koniec obsługi, bo nawet nawiązał do tego, że w zborze mogą być zwyrodnialcy, mogą być ludzie właśnie tacy źli i to jest chore, ale nie szukajmy wiarygodnych informacji na kanałach YouTube. Tylko... Słyszycie? Tak, tu są tylko kłamstwa. No bo rzeczywiście, jak chyba z kimś jest, jak rozmawiałem, imion tu nie będziemy mówić, ale też znacie tego człowieka. Najwyżej wypikamy, więc będzie... Wypikamy, nieważne. I powiedziałem o Jacksonie, że był tam... No to mówi, że to odstępcy zrobili tutaj. No sobowtóra. Naprawdę wtedy człowiekowi, ja nie wiem, aż wszystko się odechciewa, jak się takie coś słyszy, że... Co prawda też w organizacji trzeba powiedzieć, że są takie osoby, z którymi rozmawialiśmy, też nie będziemy imion wymieniać, ale które lubimy nadal. I czasami to też nie podoba im się wiele rzeczy, ale wiemy, że nie odejdą, może nie w tej chwili, może kiedyś cokolwiek zrozumieją. Ale też z wieloma. Jak nie rozumiem, to nie powtarzam tego. Takie słowa mniej więcej brzmią. No jest taka zasada, żeby masz być cicho. Jak masz nawet wątpliwości, bądź cicho. Jak nie... No i jak można czegoś nie rozumieć? Wszystko jest jasne i właśnie, przejrzyste. Właśnie to jest nasz taki dyskomfort też psychiczny, bo w zasadzie człowiek nie jest sobą w kontaktach z innymi. Bo nie możesz tak szczerze powiedzieć, że ci się coś nie podoba. Bo jak niewolnik kiedyś mówił, że kartka jest... biała i ty, no jest biała, tak? Tak. A dzisiaj... powiedziała jedna siostra, która powiedziała tak fajnie. Dzisiaj niewolnik którą będę mogła może niedługo kontakt. A dzisiaj niewolnik mówi, kartka nie jest biała, ale ty widzisz, że jest biała. No ale co masz mówić? Że jest biała, że jest, nie jest biała. Że nie tak jest. Powiedział niewolnik. I tak powiedział niewolnik i w zasadzie to... Tą sytuację, którą tutaj opowiadasz o tym, ja niezależnie słyszałem na zupełnie innym kanale na YouTubie w innej części świata w zasadzie, bo chyba to małżeństwo, oni mieszkają we Francji. I to samo usłyszeli od starszego gdzie indziej,
Że jak ci niewolnik mówi, że Biblia jest biała, a widzisz, że jest czarna, masz mówić, że jest biała. I koniec. No to właśnie takie, nie wiem, teraz nie pamiętam tej strażnicy, tam też było, że w zasadzie ludzie są uczeni bezwzględnego posłuszeństwa, że no, trochę to przypomina wojsko, tak? Żołnierzowi jak się mówi, że ma skakać, to nie pyta się dlaczego, tylko jak daleko ma skoczyć. I tutaj jest ta sama zasada i nie wolno myśleć, tu masz po prostu wykonywać. A takim jeszcze wracając, no dlaczego, czy dla daty służyliśmy? Okazuje się, że no nie służyliśmy, znaczy w pewnym sensie chyba służyliśmy dla... Bo wszyscy ja nawet myślę, trochę służą. Tak, ja myślę, że każdy świadek tak naprawdę... Bo się mówi, że z miłości wszelkie rzeczy się robi, ale tak naprawdę, gdyby nie było tego głoszenia raportowanego imiennie, bo są karty, wiadomo, głosicieli imienny, przyjeżdża nadzorca obwodu, pierwsza rzecz, która on sprawdzi, to co sprawdzi? Kasę i godzinę. Zobaczy, że taki brat Edwin, sługa pomocniczy, no ty fajnie bracie tu głosisz, ale twoja żona Sara, no niestety ma tylko 6 godzin w miesiącu. A miałam trochę mniej nawet czasami. No, to nie wypada. No to już trzeba by nad tym popracować. I wtedy mamy takiego, no nie wiem, robimy to ze strachu, z poczucia winy, no nie wiem dlaczego to... Jakby tego nie było, to jakby to wyglądało, gdyby było... Wiesz, ja pamiętam to, o czym mówisz, jak ja byłem na kursie pionierskim, to nadzorca okręgu, wtedy jeszcze taki urząd był, teraz go nie ma, to nas się pytał, pionierów, czy gdybyś nie musiał wpisywać... To czy byś wpisywał? To czy byś nadal tyle głosił, nie? Czy jakbyś nie musiał wpisywać na tym sprawozdaniu tyle godzin, to też byś się tak wysilał? No miała być taka motywacja, że nie głosimy dla godzin. Tylko, że jak przychodzą ulgi, bo najpierw jak ja kiedyś byłem pionierem, było 90 godzin, a później przyszło na 70, to jakoś wszyscy z wdzięcznością przyjmowali. Jak był pionier pomocniczy na 60, później 50, a jak z okazji z wizyty nadzorcy obwodu przyszło na 30. Promocja. Oczywiście, za tym kryje się taka ciekawa, no nie wiem, motywacja, bo cię wymienią z imienia, ludzie się czują... Zaproszą na spotkanie pionierskie. Dowartościowani i jakoś to się kręci. Ale teraz jakby tego nie było, no to... Ja tak szczerze powiem o tych pionierach, to tak, ceniłam sobie pionierów, którzy pracowali i głosili, to rzeczywiście, bo mówię, pracują na własne utrzymanie, dodatkowo głoszą, widać ten wysiłek. Ale cóż za wysiłek robi osoba, która nie pracuje zawodowo, nie ma dzieci, jest samotna i 4 godziny dziennie głosi. Przecież na 8 godzin to ja idę do pracy i muszę ciężką pracę wykonywać. No to co to za problem jest te 4 godziny głosić na przykład dziennie? No wiesz, dziennie. To jest praca dla króla. No dobrze, niech tak będzie. Sama wiem, bo w 2003 roku pierwszy raz podjęłam służbę pomocniczą, 50 godzin był limit na wtedy. Na pełnym etacie. Na pełnym etacie pracy. Ja zawsze pracowałam zawodowo, Sara zresztą o tym wie i Edwin też. I wykonywałam tą pracę. Muszę powiedzieć, że tutaj trzeba pochwalić pewnego starszego, który mi bardzo pomagał. Zawsze po pracy zabierał mnie na godzinę, półtorej do służby. Czyli na to głoszenie. Na to głoszenie. I wtedy to był rzeczywiście wysiłek. Dzieci były małe. Później jak 30 godzin było do ogłoszenia, to było to właściwie można powiedzieć pestka, bo sobota, niedziela można było naprawdę iść na te 5 godzin, i tak, 4 tak, godziny były, i tak się na chodziło. Sali jeszcze były wspólne. Plany i tak dalej i się chodziło, ale i tak się po prostu głosiło, a no teraz to już nie wiem, może jest nawet do 20 godzin zrobione. Nie, trudno mi powiedzieć. Byśmy się pewnie dowiedzieli. Nie, ale częściej jest ta promocja na 30, bo ktoś pod jednym odcinkiem nas sprostował, że jeszcze przy jakichś tam okazjach, teraz nie pamiętam. I mówię, no co to za problem jest 30 godzin wypracować? No 40 godzin tygodniowo promocja. Się pracuje zawodowo, no bo po 8 godzin dziennie to jest 40 godzin tygodniowo, a 30 godzin... Mówię, żaden problem jest. Jest, jest jeszcze coś takiego, jak to byłem też w szoku, tak zwany pionier niepełnosprawny. Ale to takie oficjalne jest? Tak. Dla starsi mieli listy. To jest dla osób, które ileś tam 10 lat w tej służbie trwały, ale dzisiaj nie mogą. No i wiadomo, że chodzi o psychologiczny aspekt tej sprawy, żeby nie poczuły się niedowartościowane, no bo to wszystko tak pewnie by na psychę zadziałało, więc... A pamiętasz, cały czas się podtrzymuje słowo jest pionierem. Jest pionierem, chociaż nie musi tyle wygłosić. A pamiętasz ten przykład Sabiny, co w filmie żeśmy oglądali?
skoro Sabina może, to my nie możemy. Tak, no to jest wywoływanie poczucia winy, strachu. No bo jeżeli osoba niepełnosprawna, głowę może, ma tylko sprawną. A ty jesteś sprawny, to i nie. A ja jestem sprawna, no to tym bardziej mogę, nie? No w każdym razie no, staraliśmy się, tak? Jeszcze chciałem jedną taką rzecz zapytać, bo tutaj no, wspomniałeś, że twój świat się zawalił, cała ideologia. Ja też miałem taki znaczy, moment. Chyba tak faceci mają, nie? Ja też miałem taki moment. A, to przepraszam. Wiesz, no, my głęboko w to wierzyliśmy. Ty byłeś starszym zboru, ja nie byłem, ja byłem tylko suką. No to miałeś szansę jeszcze. No miałem szansę, no nie zostałem, ale faktycznie wszystko, co głęboko wierzyłem, legło w gruzach. No legnie i ja na przykład tu schorowałem to emocjonalnie. No i właśnie to chciałem zapytać, jakbyś mógł powiedzieć o tym. No, co cię to kosztowało? No zdrowia psychicznego, nie wiem nawet czy no czarne myśli były, prawda? I naprawdę dzisiaj to już do tego podchodzę z dystansem, jakimś tam chłodniej, ale no jednak trochę życia się w to włożyło i człowiek odcierpiał. No, musiał... A miałeś poczucie zmarnowanych lat? Tego akurat nie. Raczej, że to wszystko... No bo trzeba powiedzieć, że jako rodzina, no to jesteśmy, my jesteśmy, staramy się być zgranym małżeństwem. Jako rodzina jesteśmy ogólnie znaczy... szczęśliwi, ale to chyba z naszej osobowości ogólnie to wynika, znaczy, nie? My potrafiliśmy się zorganizować, szybko coś zrobić i być na zebraniach i to dla nas, nie, dla nas jako mnie i relaty nie stanowiło problemu. Może dla innych to stanowi. Nie czujemy, że niczego, ja choć nie żałuję, że czegoś nie zrobiłem na przykład. Wiele osób żałuje, że na studia nie poszło, czy coś. Nie, nie mam takich akurat... Ja też muszę powiedzieć, że zawodowo się, właściwie obowiązkowo się spełniłam, bo wybrałam taką pracę, jaką wybrałam, taka jaka była wtedy możliwa. Teraz też pracuję cały czas i dla mnie praca mi sprawia przyjemność. Praca z ludźmi, pomoc ludzi, przyjaźń ludzi i wtedy, kiedy najbardziej powiem jeszcze potrzebowałam pomocy, to nie było żadnej siostry ze zboru, która by do mnie zadzwoniła. Mogę tylko powiedzieć, że moja kochana koleżanka, która jest 10 lat ode mnie starsza, która okazała się wielką pomocą, przyjaźnią i która zawsze mogła mi o wszystkim powiedzieć. I to nie była siostra, tylko osoba z tak zwanego świata, jak to się mówiło, która zawsze mnie wysłuchała. I do tej pory mamy po prostu ze sobą kontakt, a pewna siostra powiedziała, że najgorszy świadek jest lepszy niż osoba ze świata. Co muszę? Tak, ja też to słyszałem. Muszę powiedzieć, że to jest nieprawda, bo to... Osoba, którą mogę zadzwonić właściwie w każdej chwili i sobie pogadamy. Znaczy, no jeśli mówimy tutaj już o takiej... Dlaczego milczeliśmy? Dlaczego? No to... Jak na przykład Sara napisała chyba pierwszy wpis na blogu, więc to był pierwszy jej wpis. Tak, pierwszy. Kiedy ogłosiła, że nie, nie chce być świadkiem. No wiadomo, że tam chyba pisałaś też, że miałeś, że się wyraziłaś zdanie, że zerwią się kontakty z rodziną, nie? Coś takiego tam chyba uwzględniłaś. A Renata wtedy tam dała... Jeden komentarz. Komentarz pozytywny, że jesteś naszą w pewnym sensie córką, że... W pewnym sensie... Tu jest tak jakby luksusowo. Jest luksusowo. No i że będzie dla nas, będziemy cię wspierać zawsze, nie? Tak, chyba Renata napisała, że ja cię córko nigdy nie zostawię. No coś w tym rodzaju. I wyobraźcie sobie, na drugi dzień ja mam telefon od starszego zboru. Ale ja mówię, dlaczego ja piszę takie komentarze? Jak szybko to... No nie? Tak, ja tu szybko wtrącę, że właśnie to wszystko było powodem, dla którego ja zawsze nabierałam wody w usta, gdy ktokolwiek mnie pytał o moich rodziców. Bo ja po prostu wiedziałam, jak oni są... No, osaczani. Osaczani wręcz. Tutaj po prostu się stawiamy, czy trzeba... klucze dorabiać do bramy, bo nie wiadomo, kiedy przyjdą na kontrolę. Trzeba się liczyć, że w zborze jest jakiś rodzaj inwigilacji. No, chociaż to się nazywa pomocą, tak? Duchową. No, pomoc starsi oferują. Bo nas niepokoi, bo tam... No, i co jeszcze? A, czy może nawiążę do inwigilacji w zborze, bo w takich miejscowości specyficznej chyba mieszkamy. Znaczy w niedużym ogólnie gronie takich braci, że właściwie wszyscy się znają tu, można powiedzieć, nie? Tak, i co mnie też jakoś no, trochę bulwersowało, bo jednak na zlecenie starszych, czy starszego już dokładnie, chociaż starsi się później na wizycie wyparli, że to oni nie zlecali, było fotografowanie brata
takiej pracy starszym wiekiem, sługa pomocniczy, który tam kiedyś przyjaźnił się z pewną, znaczy to małżeństwo, przyjaźniło się z tą siostrą i ona w pewnym momencie została wykluczona. Miała problemy, mieli rodzinne i głównie z tego powodu. I ona tam nie miała studni, wodociągów, a to ten brat zawsze po zebraniu jej przywoził w 5-litrowej butelce wodę do picia. Nawet się nie kontaktował z nią. Czyli taki miłosierny uczynek po prostu spełniał. Ale w sumie trzymał się, bo kontaktów nie utrzymywał. Ale tak w jakiś sposób go naciskali, że początkowo on już był po 80. zrezygnował z starszego i później umarł. I nie wiem, czy w sumie te emocje nie przyczyniły się do jego... A to był bardzo uczynny człowiek, bardzo. I to ja to przeżyłem też emocjonalnie, że takie rzeczy dzieją się w zborze. No to... Bo w jakiś sposób go śledzono, tak? Tak, no zdjęcia robiono, nie? Że przerzuca wodę. Żeby mieć dowód, że powiedzmy utrzymuje kontakt z No to było straszne. Tak. To takie pewne sytuacje były, które miały wpływ, no... To emocjonalny. Mnie bardziej też rusza to taki doktrynalny sposób. Bo jak facet logiczny, nie jest to, na dzisiaj to nie jest logiczne, ja nie czuję potrzeby o tym mówić, nawet bym nie potrafił o tym mówić, nie? Czyli... A ja ze względu na to, że bardzo kocham mojego męża, jesteśmy ze sobą od 30, w tym roku mamy 30. rocznicę ślubu, miałam się nie decydować na tą rozmowę dzisiejszą tutaj, ale stwierdziłam, że skoro jesteśmy zawsze razem, to jeżeli ja się nie zdecyduję na tą rozmowę, to będę miała zaraz telefony. Więc się decyduję, jestem, podejmujemy jednakowe decyzje po prostu. Co? Prawdopodobnie będą telefony. No, znaczy... Prawdopodobnie będzie telefon. No raczej lepiej, nie, lepiej ci, którzy więc słuchają, nie dzwońcie do nas, bo nie będziemy tych telefonów odbierać. Znaczy wiecie jak to zrobić. No nasza decyzja jest, może teraz powiemy, bo przypuszczam, że nie wiem, wyślemy SMS-a do wszystkich. Może nie, a ci, co obejrzą, to obejrzą. Może zwykli właściciele, tak w cudzysłowie, nie dotrwają do końca, no bo to przecież wedle wskazówek niewolnika niewskazane. Starsi z definicji muszą obejrzeć. Więc nasza decyzja jest ostateczna. Ja osobiście nie wierzę w tłumaczenie niewolnika. Nie uznajesz niewolnika. Znaczy nie, i ty teraz, gdy mówiąc takie coś, ciąży na mnie największy chyba zarzut. Odstępstwa, tak? Tak. I gdybym teraz tymi informacjami dzielił się w zborze, bym robił podziały w zborze, więc kolejny... Miałbyś komitet. Komitet, zarzut i tak dalej, więc oszczędzamy sobie tego. Tak, w sumie dla starszych to nawet lepiej, bo jakbyś miał komitet, to by ci może wpadło do głowy, żeby to nagrać i potem rzucić na YouTube, a tak to załatwione. Mają komfort psychiczny. A ciekawe było, że kiedyś Tymek powiedział, że mówi tak, mama, kiedy wy w końcu z tym wszystkim skończycie? No więc kończymy. Aha, no jeszcze takie z naszej rodziny ciekawostki, no bo z tą inwigilacją, to jest przykład z Tymkiem był, tak? No. Bo jak z Sara pojechaliście, gdzie my... Na majówkę pojechaliśmy tak, razem. 2 lata temu. Tuż po moim odejściu. To też był tutaj szok, zaraz były rozmowy... Bo gdzieś ktoś, widać, jest kontrola, cały czas internetu jest kontrola, bo zaraz wyłapali, że... No nawet moich wypowiedzi na blogu. Zdjęcie wyłapali Sary gdzieś tam z Tymkiem na majówce i już... Tak jakby siostra z bratem nie mogła gdzieś wspólnie pojechać. Znaczy tak, Tymka od razu to odwiedzili przecież i tak. Powiedzieli, że to jest bardzo niebezpieczne, co robi, bo się może źle skończyć. I jeszcze jedna sytuacja była, co też mnie tak trochę ruszyło, bo w szkole miał olimpiadę z żywności. A że on akurat... Konkurs o zdrowym trybie życia. Tak. I szkoła zrobiła, jednym z patronatów między innymi było PCK. Tam sanepid był, minister zdrowia, coś takiego, różni tam patronaci byli. Ale że na Facebooku szkoła rzuciła zdjęcie na tle PCK, no, popierasz krew było tutaj. Czy o Tymku też mówiliśmy w odcinku o wolontariacie. Tak, tą historię opowiadaliśmy. Tak. Znaczy to mówię, to takie emocjonalne, jeśli chodzi o moje życie, też wpływały, no ale mówię, są... Wiesz, no bo to rusza człowieka, że właściwie nie możesz
to nic nie możesz, bo co chwila ktoś na ciebie strzyka. Za długą spódniczkę masz, za krótką, za obcisłe, za duży dekolt, nie tak włosy uczesane, nie taki kolor, za mocny burdelowy makijaż. Burdelowy kolor szminki. Tak, albo paznokci. No fajny nawet. No takie po prostu, że albo za krótko kolana widać i tak dalej. No to są takie właśnie. No a jak wam teraz jest? Lepiej z tym, że macie ten etap życia za sobą? No ja to doszedłem do siebie właśnie, mówię, dlatego w pewnym sensie odważyłem się i czułem taki jakby, no nie wiem, obowiązek moralny powiadomić, nie wiem, czy obejrzeli do końca. Większe grono. Grono osób, żeby może zrozumieją, dlaczego tak, żeby nie snuli spekulacji. Bo już kiedyś spekulacje też były, jak raz Grzegorz zrezygnował ze starszego, to zaraz było podejrzenie, że dopuścił się zdrady, co nigdy nie miało miejsca. Jesteśmy małżeństwem sobie wiernym przez tyle lat, ile jesteśmy małżeństwem. Wiesz, to samo było z Sarą. Teraz się dowiedzieliśmy, jakie to Sara, ilu to Sara jakich kochanków miała i że się będziemy rozwodzić. Tylu kochanków, już nie wiem po prostu. Ale chciałam powiedzieć właśnie, jak widzicie, jestem nieodrądną córką swojego ojca, albo wiem, ja to samo zrobiłam 2 lata temu, że ten wpis opublikowałam z tych samych powodów dokładnie. No to znaczy, że jestem ojcem droga publicznego numer 1 w Piotrkowie. Co ty w Piotrkowie? W całej Polsce teraz to już. No z doświadczeń internetowych tam słyszeliśmy takie doświadczenia, że za kontakty matki na przykład z córką w Piotrkowie może tego tak na nas tak jakoś nie powinno, bo u was pracuje nawet jakoś tak nie działali, nie? Ale tam słyszałem, że ktoś gdzieś matka zjadła obiad z córką i miała wizytę. Nie, komitet. Komitet. O, komitet nawet. Wiesz, no tutaj się do ciebie nie doczepili, no nie? Bo ile już u nas pracujesz? Ile? Rok? Rok. No, będzie prawie w rok. Maju. No. No nie wiem. Wiedzą pewnie też... Znaczy podejrzewam, że to jest też tak, że tak. Grzegorz był tyle lat starszym. Pewną wiedzę ma. Ja jestem troszeczkę impulsywna. Czasami też lubię tupnąć. To się ciebie boją. Tupnąć. Drugą moją siostrą, która jest wykluczona, a teraz oficjalnie mówię, że mam z nią kontakt. I jej pomagam i dobrze sobie radzi. Czyli teraz to jest taka kolejna korzyść tego, że odzyskałaś kontakty z siostrą, które przez no, lata były bardzo ograniczone. Czyli po prostu jest tak, że mimo tego, że jesteście w najprawdziwszej, najspalniejszej organizacji, takie rzeczy się zdarzają, że nie wszyscy za sobą żyją w zgodzie. No, samo życie. No tak. Ale jeśli skoro jesteście w tej jedynej prawdziwej organizacji, to czy nie powinno być lepiej? No. Dlatego mnie też zastanawiały na przykład różnego rodzaju, jak siostry mówiły o depresjach, załamaniach i tak dalej. A może tak czasami... Czy ta organizacja jest w takim razie dobra, szczęśliwa, skoro tyle osób choruje? Może tak nie jest. Trzeba byłoby się nad tym zastanowić, bo skoro jest tak super dobrze, no to dlaczego chorują? No przecież to jest najszczęśliwszy lud na ziemi. Bo to czasy końca są i jest coraz... Tak, i świadków też dotyka niedoskonałe życie. No co wy nie rozumiecie, no? Znaczy, na pewno pojawią się takie głosy racjonalizacji. Być może tutaj... Że to przez Sarę, że to przez Edwina. Ja pamiętam, kiedy my odeszliśmy, to co tobie mówiono, że a na co ci ta sauna była ze mną, pamiętasz to? No ale tak naprawdę to chyba ja jestem ten cały spirit medium tej sytuacji. Właśnie tak? O to chodzi, bo w naszej historii powiedzieliśmy, że pewnych rzeczy nie możemy mówić. I myślę, że tutaj możemy w tym momencie takie krótkie wyjaśnienie zrobić, że pewne rzeczy zaczęły się właśnie od Grzegorza, który zasiał ziarno wątpliwości. Bo to jest ta osoba, która doszła do tych samych wniosków, do których ja wcześniej doszedłem, ale ja sobie wyparłem. Bo nieraz się oddala, coś widzisz? Bo uważałem, że jestem głupi, no bo przecież takie rzeczy. I kiedy Grzegorz ze mną rozmawiał o tym, że on ma podobne przemyślenia, ja nie poleciałem na niego na starszy, chociaż początkowo chciałem. Ja bardzo chciałam iść na Wazowo. No ja wiem, wtedy tu przy stole żeśmy siedzieli i ty bardzo byłaś bardzo byłam zgorszona. Tak. Ale kiedy sobie zacząłem to układać i doszedłem do wniosku, że ja doszedłem do identycznych wniosków jak ty, a nigdy wcześniej nie rozmawialiśmy ze sobą,
No to coś musi być na rzeczy. No i ze mną nie jest źle. No to właśnie byliście jedynymi osobami, z którymi ja tak odważyłem się wtedy... porozmawiać. Tak, i to odnośnie tego mam taką fajną puentę, bo właśnie, widzisz, ty doszedłeś do tych wniosków jako pierwszy i potem nadal przez jakiś czas chodziłeś na zebrania, nawet... No właśnie. Ale to jakby z nami zerwano kontakt, bo oficjalnie odeszliśmy, a tymczasem pod swoim dachem nadal mieli osoby, które mają jakieś tam poglądy i traktowali ich normalnie, znaczy dopóki nie przestali się chodzić na zebrania, nie? I teraz pewnie będą dopiero błogosławieństwa w zborze. No na pewno. Bo jak, na pewno ich nie było, jak dlatego, nie było, że byliśmy. Tak, jak nie było studiów w zborze i tak dalej, były wszystkie problemy, to jest wasza wina, na pewno. To znaczy się ja się nie czuję winny, bo ja się czuję oszukany, mówię szczerze, nie? Ja tak samo się czułem, ja też się czułem oszukany. Znaczy, ja sobie teraz żartuję, nawiązuję do tego, że tak się tłumaczy, że jak nie ma błogosławieństwa z Boże, co się dzieje, nie tak? Znaczy, jakbym ukryte grzechy jakieś robił, no dobra, załóżmy, ale... Ale co robiłeś? Nie robiłeś tutaj, nic. Tutaj sprawy doktrynalne bardzo mnie uderzyły, no to więc... To jest c'est la vie. A że jesteśmy jedno ciało? No to ciało, nie? No to co? No to nam jakiś sens życia jest teraz? My pracujemy, wychowujemy, w jakimś tam stopniu trochę pomagamy w wychowaniu wnuczek. Czyli my odpoczywamy, pracujemy, pomagamy sobie wzajemnie, mamy kontakt z osobami, z którymi nie mogliśmy mieć. Pewnie może się niedługo spotkam z siostrą, którą pisałyśmy do siebie tylko tak, właściwie nikt nie wiedział o tym pokryjomu, a teraz będę mogła oficjalnie z nią pójść na kawę, nawet jak się w Piotrkowie spotkam, do jakiejś kafejki. Ja chciałam powiedzieć, że jestem z was bardzo dumna, że dzisiaj tutaj usiedliście. Ja też. Ale nie i tylko, zaskoczona na pewno. Nie tylko dlatego, bo tak jak nam piszą czasem, że wow, że odeszliście, no my jesteśmy jeszcze, no takie tam młode te... A wy już trochę przeżyliście i w tym momencie powiedzieć, no moje życie to jednak chcę, żeby teraz inaczej wyglądało, bo na przykład się pomyliłem lub coś, to jest wielka sztuka według mnie. No jest, no znaczy kosztowało to zdrowia, nie? Mówię, że nie, nie? Ale jest takie powiedzenie, życie zaczyna się po 50, a po setce? Po dwóch 50 jest weselsze. No w każdym razie... Czyli razem stanowimy dwie 50, ale tak, ja to mówię, że z wiekiem maleje zapotrzebowanie na konsumpcję, a wzrasta popyt na święty spokój i my chyba to już do tego... Doszliśmy. Tak naprawdę to jak to w tym filmie powiedziano, my to nawet już siebie okradniemy, żeby tylko dzieciom dać. Tak. I to taki no, optymistycznym, nieoptymistycznym. Tak, ja jedną rzecz, którą tutaj też podkreślę, jak to dzisiaj nagrywamy, to opublikowaliśmy odcinek o zaletach bycia świadkiem. Tak. Ja widzę no, taką ogromną zaletę, jaką ta organizacja wam dała. Jedną, reszta nie wiem. Miłość ale... po grubo. Nie. No gdyby nie ta organizacja, to Sara by przecież nie miała mnie, a wy takiego wspaniałego zięcia. No Sara to nasze oczko w głowie. Powiedz o tym moim komentarzu, że zobaczyłeś, no to będzie później wyświetlone, nie? A no dzisiaj dałeś komentarz. Dzisiaj pierwszy raz dałam. Z imienia i z nazwiska. Oficjalnie. Czyli już bardzo pojechała po najmniejszej linii. Linii najmniejszego. Oporu. Tak. No dobra, to co? Kończymy. Czy jeszcze chcecie coś dodać? Czy pijemy piwo? Pijemy piwo. Bezalkoholowe. Tak bezalkoholowe piwo. No więc bardzo wam dziękujemy za to wyznanie, tą deklarację. No taką z serducha i z niezłym kopniakiem. Mamy nadzieję, że przynajmniej część tych osób, która dostała tą wiadomość z tych znajomych, dotrwała do tego momentu i może to ich zmotywuje przynajmniej do tego, żeby zastanowić się nad tym, własnym co życiem. Wierzą, jak wygląda ich życie. I że nawet jeśli właśnie ten świat się wali, te podstawy... No bo tak, bo znaczy, znaczy my mamy też świadomość tego, że to bycie świadkiem to jest bilet w jedną stronę tak naprawdę.
Teraz wiadomo, z zaleceniami organizacji... Ale tak w zasadzie to jesteśmy w dwóch religiach, bo byliśmy ochrzczeni w religii katolickiej. A z no tego, tak, co wiem, religia katolicka osób ochrzczonych nie wykreśla. Świadkowie później też nie ochrzciliśmy wykreśla. Się w religii Świadków Jehowy. O, to bigamiści jest. No to w dwóch religiach byliśmy. Nie wiemy teraz po prostu... Znaczy teraz wiemy, znaczy mówię, że nas będą traktować gorzej jak nie ludzi. Tak? A do tej pory nas też tak traktowali. Ale teraz to już będziemy, może nawet tam padną komentarze, że z tym powołają się na werset biblijny, że jesteśmy tymi świniami. Tak? Świniobsy, psy. Które tam... No. Wracają ale do własnych wymioci. I świnki, i psy bardzo lubimy. Tak. I tutaj jeszcze dla naszych widzów, którzy nie są świadkami, bo wiadomo, ten materiał jest trochę kierowany... Do świadków. Do świadków, do naszych, zwłaszcza moich rodziców, znajomych. Mam nadzieję, że mimo tego, że tutaj padło pewnie dużo niezrozumiałych dla was pojęć i kwestii, to, że jednak jakąś radochę z tego odcinka macie, bo... W sumie bo my mamy bardzo dużą. Tak. A, bo razem zatańczymy, tak? Tak, razem zatańczymy. Na wspólnej imprezie nikt nas nie będzie kontrolował. No, przykre jest to, że nie wszyscy z rodziny będą. No też, do tego czasu jeszcze jest trochę czasu. Ale musiałby być chyba zbyt dużym optymistą. Żeby... Cóż nad Wisłą. Tak, więc... Gdyby się zdecydowała ta osoba być, to na pewno jej nie doniesiemy na nią. Dokładnie. No dobra, to dziękujemy wam za to, a wam dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!